A jak to się tam robi, powiedz mi? Czy to wystarczy być popularnym, tak jak w Polsce? Nie. Czyli? Nie. Bo jest bardzo dużo osób, które są popularne w Stanach Zjednoczonych, a jednak nie robią takich, nie są w filmach czy w reklamach. To trzeba mieć to coś, trzeba mieć tą charyzmę, trzeba mieć tą osobowość. Mhm. I tak właśnie jak zaczęłam, jak miałam 17 lat, pamiętam właśnie pierwszy raz zadzwoniłam, że przyszła na casting do teledysku, do Romeo Santosa. Był wtedy, nie wiem, czy taki był kiedyś zespół Aventura, bardzo, bardzo znany. I Romeo Santos jest męską Shakirą, powiedzmy, tak? Męska Shakira, Andrzej, kojarzysz? No, ale taka czekaj, jest... zamyśliłem się przez chwilę, byłem gdzie indziej, przepraszam. Okay. Tutaj, ale gdzie indziej. Dobra, też. Męska Shakira. No jest, był bardzo, bardzo znany, więc ja się bardzo też stresowałam, żeby tam być. Ale porozmawiałam, przyszłam, pokazałam swoje aktorskie możliwości. I wtedy byłam na pierwszym planie właśnie takiego teledysku i już potem zaczęło być więcej, więcej reklamy i branie udziału. I nawet pamiętam, Universal Studios do mnie napisało e-maila, że chcieliby mnie do Baywatch. Baywatch! Tak. Czyli to jest, jak się u nas nazywało, Słoneczny Patrol. Tak, właśnie. I przepraszam, do nie mając żadnych... Ale poczekaj, żeby grać w Baywatch, trzeba mieć... Ale ja mam. Przepraszam, zamyśliłem się, co powiedziałaś? Ja mam. Powiedziałam ci, że wszystko jest na miejscu. Ale jak biegniesz, bo tam jest taka zasada, że jak biegną te dziewczyny z Baywatch, to one co jakiś czas tracą widzenie, bo to jest... Ale jakbyś oglądał mnie na Instagramie, to byś też widział, jak ja biegam, to co się dzieje. Widziałem, ja cię oglądam. Nie oglądasz, bo widzę, ja sprawdzam codziennie, kto mnie ogląda i ty mnie nie oglądasz. Oglądam cię nocami. A to z fejkowego konta pewnie. Tak, z fejkowego, jako Karola tak. Tomasz. A teraz sobie założę konto Stasiu Andrzej Bieszczady. Przepraszam, Beskid. Beskitu. Beskitu. No.